Tak, tak. To właśnie dzięki nim jest właśnie próg na moderatora 18 lat. Ale słuchajcie, widzowie, fani tego typu bands, bo ogólnie jest taka sprawa, nie? Takie coś mam, nie? Tak. Się kurwa grzmi. Tak se wymyśliłem, nie? Kojarzycie Buddy'ego, nie? Buddy taki gościu, tu przyjdzie, tu podliczy, nie? Słuchajcie, Buddy zajmuje się tutaj ogólnie podliczeniami. I on mówi, że on by chciał być moderatorem. Ja tak mówię, no kurwa, no tak z 18 lat trzeba by mieć, nie? Ale Buddy ogarnięty chłopak. Często na live'ach jest, nawet bym powiedział, że prawie zawsze jest na live'ach. Udziela się, pomaga. To w takim razie, jako że jest czas dla sponsorów, niech sponsorzy zadecydują, czy użytkownik Buddy Virtus Pro, rozumiem, że stąd ten skrót, ma zostać moderatorem na kanale Mr. Hunter, już nie Bright. Proszę bardzo. Decydujecie o tym. Jak zbiera się 10 głosów? Co mnie tu kurwa piszą na Facebookach? Dobra. Policzmy głosy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze jeden sponsor jakby napisał. No i mamy. Buddy. Niniejszym. Wyciągam Alberta. Teraz będziemy tak pasowanie robić. Wyciągam Alberta. Specjalnie go ukradłem z poprzedniego, z drugiego kanału. I mianuję cię na moderatora kanału Mr. Hunter, już nie Bright. Proszę bardzo, zostajesz mianowany. Proszę cię uprzejmie. Aż tutaj epilepsja płynęła. No. Proszę tam dodać Buddy'ego do konfy moderatorskiej. No chłopie, no kurwa, starasz się, jesteś ogarnięty. Nie masz siana we łbie, tylko masz coś, normalnie można z tobą porozmawiać. W razie czego. Masz fajne poczucie humoru, bo wiesz, że tutaj z humorkiem się wszystko przyjmuje. Nie rzucamy do siebie wiadomo kurwa chujami tak bezpodstawnie. Tylko to ma wydźwięk taki bardzo, bardzo żartobliwy i my obydwoje o tym wiemy. Zatem jak dom, jakbyś jakiś moderator by napisał wewe dalej, czy coś takiego, wiadomo, w żarcie, no to ja bym to zrozumiał, bez problemu bym to przyjął, nie? Bo nie mam z tym żadnych problemów. A chłopak ogarnięty, to niech będzie, no.